Welcome to Learn Polish Podcast, episode number 430. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com or on BitChute, YouTube, and Rumble. Be sure to subscribe because you'll get all the notifications of when the new episodes go out and you get lessons to Kamilistinpoloniswitch.com. And you'll find everything about me on my podcast, bio.link forward slash podcaster. We'd like to thank our sponsor, danielpackard.com. He's helping people with stress and anxiety and addictions. He's got a 90% success rate. He only charges if he helps you. And he's got a free 45 minute video. So be sure to check him out, danielpackard.com. Cheers. Come on. Cześć Roj, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie na naszym kolejnym podcaście. Witam również wszystkich studentów, którzy uczą się języka polskiego, którzy chcą szlifować swój polski, szlifować to jest Polish or Polish, którzy chcą lepiej opanować język polski. Opanować to jest tu master. Roj, czy ty chcesz opanować język polski? na no, master polish. No właśnie, jest jedna metoda, żeby opanować język polski, to jest oczywiście regularna praktyka. Okej, okay, ja myślę, że będzie ale Elon Musk to głowa, nie? Yeah. <laughs> myślę, że w dzisiejszych czasach, czyli na tak, nauka języka jest bardzo ważna. Tak, to jest klucz do sukcesu, key to success, także to jest bardzo ważne. No i spotykamy się co tydzień tutaj dla Was, żebyście mogli słuchać po polsku, żebyście mogli praktykować język polski, żebyście mogli uczyć się i opanować ten master język polski. I dzisiaj taki temat, będziemy rozmawiać o umiejętnościach językowych. Wiemy, że język to jest language, umiejętność. To jest skill, umiejętność. I co ciekawe, po polsku jest taki czasownik, we have special verb, umieć. Umieć rozznasz? Ten czasownik. Ja umiem na przykład grać na gitarze. Ja umiem pływać na like spokojnie. To jest takie I am able to do something, tak? Czyli to jest about skills, czyli to jest właśnie umiejętność, skill i umieć, ja umiem, I am able to. No właśnie, jakie są umiejętności językowe? Dlaczego ludzie uczą się języka polskiego? Jaką umiejętność chcą opanować? I są różne motywacje. I na przykład jest to komunikacja. Myślę, że komunikacja jest najważniejsza, Roy, prawda? Komunikacja, communication, żeby swobodnie rozmawiać. Co to znaczy swobodnie? To znaczy bez stresu. Tak, To jest suppose natural communication. Naturalnie, tak. Swobodne rozmowy to jest jak freely talks, tak? Czyli komunikacja i swobodne rozmowy, że idziesz do banku, idziesz na pocztę, <laughs> idziesz do sklepu i swobodnie, freely, bez stresu, naturalnie możesz well, rozmawiać. Idzie do bank ze skarpetą twoja głowa i brąz, może być stres. Atak tak na bank. Ale wiesz, Roy, no, to jest bardzo ważne, prawda? Ta komunikacja, dzisiejszy świat, no w dzisiejszym świecie najważniejsza jest ta komunikacja, żeby rozmawiać z ludźmi. Nie wszyscy Polacy rozumieją angielski, dlatego... Prawda? Warto znać Polski dla komunikacji. Czyli, Roj, ja myślę, że chyba to jest Twoja motywacja. Jaką umiejętność językową chcesz opanować? No, myślę właśnie, że komunikację, bo mieszkasz w Polsce, codziennie spotykasz się z Polakami, chodzisz do sklepu, do urzędu, na pocztę, do banku i jednak ta komunikacja jest chyba dla Ciebie numerem jeden, jest najważniejsza, prawda? Na pewno. Tak. Ale wiesz, czasami też do naszej szkoły przychodzą studenci, którzy rozumieją, na przykład są to studenci z Ukrainy. Oni rozumieją język polski, ponieważ niektóre słowa są podobne, ale oni nie umieją pisać. Dlaczego? Dlatego, że w języku ukraińskim jest kompletnie inny alfabet tak Kompletnie inne litery. I na przykład taka osoba z Ukrainy przychodzi nie dla komunikacji, tylko chce opanować, opanować tu master, umiejętność pisania. Pisanie to jest writing, tak? Ponieważ może oglądać telewizję, słuchać radia, wszystko rozumie, a musi coś napisać i nie wie jak, bo nie zna polskich liter. I musi opanować, czyli tu master, musi opanować y, alfabet, prawda? Roy, jak u Ciebie z nauką pisania? Słabe. Powiedz prawdę, Sejczu. Słabe. Słabo. Bo, bo, Słabo. bo dla mnie może znam słowo, ale na gramatykę, kiedy wymienić ten to jest problem. Ja nie wiem. Ale dokładnie. to nie jest gramatyka. Ja teraz mówię o pisaniu, czyli wiesz. Czyli ale wiesz, ja musisz napisać... wie gramatyka, kiedy ja pisz dobrze. To znaczy, no może nie gramatykę, tylko właśnie ortografię. Ortografia to jest spelling, tak? Ortografia to jest spelling. Czyli na przykład masz słowo rower, czy musisz rowy. -e, no, to jest e, ok. I to jest okej. Okay. A następne to jest poprawność gramatyczna, to jest następna umiejętność językowa, czy to jest next language skill, tak? Poprawność gramatyczna, czyli to jest grammatical correctness, tak? Yy, to znaczy właśnie, że. Jak to napisać? Lubię kawę, czy lubię kawa, ale nie lubię kawy? I to jest ta gramatyka, czyli jaka końcówka? What ending? I chyba mówisz o tej sytuacji, że nie wiesz, jak napisać, tak? Czasami, tak, bo wiem, jestem Erlanciekiem, tak? I tak. Troszeczkę, ale to jest, musisz pamiętać, tak? To jest trudny. Czyli, Roy, nauka pisania czy poprawność gramatyczna, co jest dla ciebie priorytetem? Chcesz być, bardzo poprawny? Chcesz mieć wszystkie końcówki idealne, jak proszę kawę? Czy ważne jest po prostu, żeby napisać proszę kawę i nie musi być tak idealnie? Yeah. Co jest Twoim priorytetem? Jaka umiejętność, umiejętność językowa jest dla Ciebie tutaj najważniejsza? Może jakaś inna, oder? może masz coś innego. Ja myślę, że rozmawiamy jest najważniejsze, bo może to jest aplikacja, może tłumacz, może Google tłumacz, tak? Ale kiedy rozmawiam z osobą, to jest ważniejsze dla mnie. No właśnie, czy to, to jest takie kontrowersyjne pytanie, czy my możemy nauczyć się języka obcego z aplikacji? Wiesz, możemy uczyć się nowych słów, tak? Możemy uczyć się struktur. Ale tak jak mówisz, najważniejsza jest komunikacja i swobodne rozmowy i tego z aplikacji nie możemy się nauczyć. Tutaj potrzebujemy prawdziwej osoby, tak? Real person. Dlatego tutaj najlepsza jest taka praktyka, jaką my tutaj mamy, że my tutaj rozmawiamy. Aplikacja tutaj nie pomoże. Dlatego bardzo ważny jest ten kontakt, prawda? Dużo jest teraz tych programów komputerowych, sztuczna inteligencja, Roy, tak? Artificial intelligence, tak? Też tak. Dużo, dużo programów, dużo opcji, żeby uczyć się ze sztuczną inteligencją, ale no właśnie... Prawdziwa osoba, real person, tak, jest najważniejsza, najlepsza, ma emocje, ma uczucia, czyli emotion feelings, jest ten kontakt z człowiekiem i to jest najlepsza praktyka. Czyli dla ciebie, Roy, komunikacja, tak? Dokładnie, tak. No właśnie, to jest ciekawe, bo to też jest taki temat kontrowersyjny. Komunikacja bez gramatyki, czy komunikacja z gramatyką? Co myślisz, Roy? Lepiej z, gramatykę, ale... z gramatyką, ale. Bo. bo Najważniejsze wszystko jest. Wszystko zależy, kto rozmawia. Bo czasami, na przykład, kiedy osoba mówi nie bardzo dobrze po angielsku dla mnie, ale ja rozumiem kontekst, tak? To jest ok, ale nie wszystko może rozumieć. I czasami musi być dokładnie, co. So... Lepiej połączyć tu Connect tak? No, tak. i komunikacja i gramatyka razem, no to jest na pewno najlepsza opcja. Chociaż teraz właśnie w Polsce, jak w naszej szkole prowadzimy egzaminy certyfikatowe, TELK, to właśnie na tym egzaminie poprawność gramatyczna nie jest priorytetem, nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, najważniejsza, najważniejsze jest to, żeby student zrozumiał, o co chodzi, i odpowiedział, a gramatyka jest mniej ważna. I myślę, że to jest dobre, ponieważ najważniejsze jest to, żeby cudzoziemcy w Polsce umieli właśnie komunikować się, iść do sklepu, zrobić zakupy, rent flat, tak wynająć mieszkanie. już no, te końcówki są mniej ważne. Tak myślę, że to jest fajna, fajna idea. No dobrze, Roy, to. Pozdrawiam Cię serdecznie, dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za interesującą rozmowę. Napiszcie, nasi drodzy słuchacze, pod tym podcastem, jaką Wy chcecie opanować umiejętność językową, co jest dla Was najważniejsze: czy komunikacja, czy poprawność gramatyczna, czy może nauka pisania, a może macie jakieś inne umiejętności, na przykład umiejętność słuchania, czy umiejętność czytania. Napiszcie do nas, pozdrawiamy Was i do następnego razu. Thank you much, Thank you. so you can get lessons from camilla's team polona and with if you're on apple be sure to give us a five-star rating and a review or even on Spotify, just the three dots, and you can just give us the five star because we we see the reviews and then we share them as well. So it's a, it's nice to see. You find all our episodes on learnpolishpodcast.com. As much more on YouTube and Rumble. Be sure to subscribe. Find everything about me, podcast coaching. And if you're interested in sponsorship as well, you can contact me and you'll find all my details on bio.link forward slash podcaster. We'd like to thank our sponsor, danielpacker.com, helping people with anxiety. And he's got a 45 minute uh, free training. So be sure to check it out. Do Dziękuję bardzo i do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.